idę zobaczyć, Oluś poszedł po jajka. O, jak brzydko. O, tam Oluś właśnie poszedł po jajeczka. No. Tu widać, że było trochę więcej wody. Tam jest mleczarz. Pięknie. Tutaj jest tak pięknie. Za każdym razem przyjeżdżamy i odczuwam taką swobodę, taki spokój, taką wolność. Oluś tam. Jajeczka. A tutaj byliśmy oglądać rybaczki świętojańskie. Właśnie tu, koło jajek. I jedziemy do domku. Tutaj woda stoi, to nie było wody normalnie. Tutaj były rybaczki świętojańskie, piękne. Nie było żadnego jeziorka. I już wjeżdżamy. Spróbuję, żeby się nie trzęsło mi. Nie jest pozalewany camping plac. Nie jest pozalewany. Pokażę wam tutaj, tam woda stoi. Tam. Też tu i ówdzie, ale nie tak wysoko jak na innych. Tam do końca jest bez wody. Nie no, tak jak na niektórych kempingach po okna jest wody pełno. To tragedia tutaj na razie. U nas miejmy nadzieję, że się nie pogorszy. O, tu jest mniej niż było ostatnim razem. Super. Tam widzę, że jest dużo wody. Popatrzę. Ale jest naprawdę mniej wody niż ostatnim razem, gdy byliśmy. No ale mimo to, normalnie zawsze jeździmy tutaj. Parkować tutaj tam za zakręt. Ale z tego tytułu, że tu jest tyle wody. Tam na przykład, tam jest rów normalnie i ten rów jest zalany wodą. Patrzcie, o to jak tutaj, nie? Tutaj. Ten właściciel słupki postawił, bo tam jest głęboko, normalny rów. Wywaliło z tego rowu aż tutaj, nie? Takie jezioro duże się zrobiło. No tu nie da rady jechać. Teraz idę do domku, Oluś już poszedł. Teraz ja idę zobaczyć. Tak, Oluś już poszedł. Teraz zobaczcie. Ostatnim razem, jak tutaj mam w czerwonej kurtce, to tu była woda, nie? Tym razem na szczęście woda opadła. Nie? Są ludzie normalnymi kampingowymi samochodami i w domkach takich stacjonarnych. Tutaj są te domki. Na przykład tak, że obudowane są. Takie właśnie budy kampingowe są obudowane po prostu i się w tym mieszka, nie? Tu jest trochę mokro. Teraz wam pokażę to z ostatniego razu, bo o tak, widzicie? I tu jest richtig pełno wody. O, tak tutaj z tyłu za naszym domkiem, patrzcie, tu jest tyle wody, nie? O, dużo wody to jest, to nie jest mało. Tyle jest wody. I tam dalej też. Są nasze okna. No i tak się obawialiśmy, bo zobaczcie, tam do domku nie jest, to nie jest aż tak dużo miejsca. W każdej chwili mogło jednak nas zalać, nie? No dobrze, to ja idę teraz zobaczyć. Tutaj jest w porządku i tutaj jest mniej wody niż ostatnio. Jest nadzieja, no możemy spokojnie tutaj dalej być. Tutaj wszystko Oluś porobił. Grill jest elegancko, tak jak go zabezpieczyliśmy. Dzień dobry. Czy można? Można. O, deszcz pada. Deszczyk pada. Sobie deszczyk pada. Tak. Wymiana od straszaka. Oluś wymienia od straszaka. O, zostawiłam tutaj. Nie jest 0 stopni. No, wiedziałam, że to kłamliwe. Patrzcie, z ostatniego filmiku mówiłam, że się trzęsie coś, nie pokazałam wam co. To był ten termometr. I to nie jest 1 stopień, tylko... No, 10.
okej, 10 stopni jest dobrze. No, ale ostatnie razy to mnie ten telefon, ten termometr digitalny normalnie oszukał. Byłam zdziwiona, jak ja mogę przy 1 stopniu biegać w sweterku. Oluś robi ten. Uśmiechniesz się troszkę. Dzień dobry, cześć i czołem, nie? Jestem Wesoły Romek, mam na przedmieściu domu. Wodę, światło, gaz. I dalej? Witam was jeszcze raz. Teraz muszę jeszcze raz powiedzieć, co to zajebiste jest. To będzie bardzo dzień fajne. Dzień dobry, cześć i czołem. Jestem Wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek. A w nim wodę, światło, gaz. Witam was jeszcze raz. Ui, brawo. Brawo. I mój Oluś czekuje dla odstraszaka dla szczurów. Aha, tak weszłam, tu nic nie ma, nie? Nie było zwierząt. Pięknie, pięknie. Fantastycznie. To jest nasza kuchnia. Czeka na nas, aż przyjdziemy na cały sezon. Czekają na nas już różne rzeczy. Spiżarnia. Haha. Spiżarnia. Trochę opustoszała, ale się zapełni. Tutaj chemia. Tutaj jakieś inne rzeczy, takie potrzebne. Tu zawsze są ziemniaczki, warzywka i cebulka. Przywiozłam z domu biały wazon na kwiaty polne. Pomarańczkę sobie zjemy. Przywiozłam z domu takie fajne gąbeczki do pucowania. Bardzo fajne są. Nowe, już na wiosnę. Przywiozłam z domu o tą miskę, którą dzisiaj kupiliśmy. Ona już będzie tutaj czekała na nas. Sobie, niech sobie czeka. No, chcę zobaczyć, czy tutaj w tym pochłaniaczu wilgoci coś się zrobiło. Tak, tutaj jest nawet wilgotno na tym. Coś się dzieje. Wilgoć wciągnęło wilgoć. Jest. Widzicie? Tam jest, tam widać, że jest wciągnięta wilgoć. Tak, jest płyn. Jest płyn, wciągnęło. Ale ja tego dzisiaj nie będę wylewać, bo nie mam takiej potrzeby. Wkład jeszcze jest w porządku. Wilgoć jeszcze zbiera. To jest tutaj w tym rogu sobie stoi. Dobrze, że postawiłam na folii. To też trochę wilgoci na tą folię łapie. Teraz zobaczę tutaj drugi. To jak głupie koło sprzętu elektronicznego, ale sprawdzę. Tam też jest. Też jest trochę płynu. Się nazbierało. Ja. Ale tym razem, tak jak mówię, nie będziemy tego opustoszać. Opróżniać. O, kawę możemy spić sobie, Olusiu. Jasne. Także nie będę opróżniać. Jeszcze wkłady są. Jest alles okej. No. Moje książki czekają na mnie. Do czytania i marmolady, konfitury. Będę oczywiście zbierać znowu jeżyny, może coś jeszcze. Tam jest kuchnia polska. Może w tym roku będziemy mieć więcej na takie przyjemności czasu. Więcej niż w tym sezonie. W tym sezonie były przyjemności, a owszem, ale dużo mieliśmy spraw, które musieliśmy związane z urządzaniem tutaj tego domku. Popatrzę tutaj, jak jest. A tutaj mam taką torbę. Wzięłam do domku. Wiecie, jak długo ta torba już u mnie jest?
Zrobiłam, uszyłam ją przed laty z bardzo porządnego materiału i patrzcie, do dzisiaj ta torba mi służy. Chodzę z tą torbą tam do sklepiku po jajka, jak tutaj jesteśmy, po jajka, po jogurcik. Jak uszyłam tą torbę, to zobaczycie tutaj z prawej strony w rogu link do tego filmiku. Cukier się stwardniał trochę. No, bo to nie jest aż tak mocno szczelne, nie? Nie ma tak jak na kampingu. Minimalizacja. Zjedliśmy w domu obiadek, a jakże pyszny, to mielone mięso wołowe było. Było z tego zrobione bolognese z makaronem wieloziarnistym. No. I zamiast tam sobie wypić kawusie, przyjechaliśmy 25 km, żeby napić się kawusi tutaj, na kuchence gazowej. I na dworze jesteśmy. Jesteśmy po prostu na dworze. Już się, jak czosnek pachnie, już się nie możemy doczekać. Przepraszam, się przycisnę, że tutaj znów będziemy mogli całymi dniami przesiadywać. Ale powietrze, nie to fajnie. Przesiadywać będziemy. I tutaj też zobacz, wsiąkła ta woda, która była. Tu było pełno wody. A teraz tam jest woda, którą musisz zabujać. Bo na jednym filmiku to jest ten numer. Czekaj, o! Obiecała wam, że Oluś znów to zrobi, nie? Taki nasz miernik, ile deszczu padało. Gdy nas nie było. I co, fajno? Fajno jest, nie? O! Nie wyjdź, nie polej na nogi wody, nie? No, ja mądrutka jestem przecież. Zobaczymy, ile to jest stopni. Na dworze jest... No, prawie no 10 stopni, tak? W domku, widzicie? Jak mnie oszukiwał ten termometr digitalny ostatnim razem. No, tragedia. O, gdzie ja tu chodzę znów? Tu nie wolno chodzić, bo rośnie. A mi rośnie! Tak, trawa idzie w góry, tam pięknie, to było tak wypalone, nie? O, pięknie, dosiewałam trawy i ona w wielu miejscach jest taka piękna, dosiana. Tutaj doniczki trawa zarosła, a co tam, widać kwiaty z cebulek wychodzą. A, chciałam nawiązać do tego, co tak może brzydko wygląda. To są okiennice, te, które ja malowałam na biało. O, patrzcie, teraz widzicie zdjęcie, jak maluję te okiennice z tamtej strony. Pięknie. I to, co teraz jest, też zrobimy. Że jest połamane tam u góry i tak dalej, stare. To Oluś ze mną będziemy kombinować, żeby dać nowe deski. Najpierw chcieliśmy te pomalować, ale zaczęliśmy je trochę szlifować i okazało, że to jest tak do niczego, że to będziemy wymieniać w jakikolwiek sposób, ale je wymienimy, nie będziemy na to kłaść, nie? O, czajnik gwizdze, słychać na dworze. Coś z tym zrobimy, wymienimy, odnowimy, nie? No, no, a tam to wszystko było wymienione, wymienialiśmy dach. O, zobaczcie tutaj. No, już przyczepiamy deski. Oluś przyczepia deski. A tu zobaczcie. Tutaj są do wymiany jeszcze rynny, bo są tragiczne. Ta rynna ma w tamtą stronę mieć spad, a ma spad w tą stronę, więc będziemy coś z tym robić, bo nam woda leci tutaj, jak deszcz pada, wszystko leci tu i to takim potężną falą. No, ale zobaczcie, teraz wam pokażę. Jestem na drabinie. Co ja tam robię? Szykujemy się, oglądamy nasz dach, w którym nam przecieka i będziemy przybijać papę. Ale tutaj to, co ja robię właśnie, to z rynny, czyszczę rynnę.
to właśnie tą rynnę czyściłam. Tam w tych dwóch doniczkach będą hortensje białe, grube, fajne. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Zrobiłam według YouTube'a. Zobaczymy, czy to mi się uda, nie? Mają być białe hortensje. Kawusia. 10 stopni na dworze, 10 stopni w domku. No nie mogę, jak mnie oszukało. 10 stopni, że jest. Gdzie cię oszukało? No, tyle parę razy, jak byliśmy, mierzyłam digitalnym termometrem w domku. 1 stopni, tak było. Error, niby było, ale 1 stopni pokazało. Ja ciągle mówiłam, 1 stopień jest. Gorące. To jest ten luksus bycia na dworze. Wyplułam, bo gorące. Nie wiem, czemu tu jest taka mgła na telefonie. Ja nie widzę. Ja widzę, że także możemy z czystym sumieniem i z radością powiedzieć, że na naszym placu kampingowym, na tym, na którym my mamy ten nasz drewniany domek, jest na razie spoko. Naprawdę z uśmiechem na twarzy. Bardzo współczuję tym, których dotknęły te okropne powodzie w tym roku. One są jeszcze cały czas. Gdzie niegdzie poziom wody już schodzi. Wiem, że na niektórych Niemczech placach kampingowych naprawdę woda stoi wysoko. W domkach, w przyczepach, w kamperach. Tragedia, całe ich parcele pozalewane. Cały camping plac pozalewany, tak? Nie wyobrażam sobie tego. Tak, my mamy tutaj lodówki, sprzęty różne, rzeczy, meble. To miałoby wszystko stanąć pod wodą. A myśmy dopiero co to sobie kupili, tak? Dopiero jeden sezon zdążyliśmy tu być i troszeczkę pourządzać, po swojemu porobić. I miałoby nas to trafić. Źle by było, smutne, w ogóle finansowo, no i uczuciowo tak. Taka ta wolność nagle zabrana przez naturę. Szkoda by było, nie? No my jeszcze nie jest koniec zimy, jeszcze nie jest koniec tych powodzi, jeszcze deszcze cały czas są. Mam nadzieję, życzę nam i wszystkim kampingowcom, żeby to był już koniec, żeby tego więcej nie było. Wystarczy, nie? No my jesteśmy, należymy do tej grupy kampingowców, którym się udało w nowym roku spokojnie być, bez powodzi, szczęśliwie przejść. Szczęśliwego nowego roku. O. Alleluja. Alleluja. No. Jak tam dalej? Wszystko w porządku, nie? Nie byłem tak, tu mokro. Tam jest mokro? To mokro po śladach, gdzie traktor jeździ. O! Po środku jest gate. Prawa. Okej. Okay. To w każdym razie jest lepiej niż było. Jest mniej wody tu. Niż ostatnim razem. Za nami jest trochę więcej. Trochę, no ja waszam tam. To jest miejsce, że buty zakrywa, tak. Z tyłu. I tam, jak widzieliście, tam z tyłu za domkiem, tak się zbliża ten poziom wody do domku. No miejmy nadzieję, że nic nie będzie. Na szczęście nasz domek, on jest wyżej osadzony. Zobacz, całe jak wyczyściło. O, markizę. Oluś całe lato walczył z markizą. Była czarna, jak zapleśniała. Zielona, czarna. No, od alg i tego, nie? Kombinował różnymi rzeczami. No i tylko wyjaśniało. Tylko ten pierdolony ślaczek jeszcze jest czarny. Pierdolony ślaczek jest który? No ten. Ach, to falowate tu jeszcze jest. No, to dostaniemy. No, też, wytnie nie? Się. Się wytnie, no. Teraz, chciałam wam pokazać. Pokażę wam. O właśnie, to o czym mówię, że spójrzcie. Z zewnątrz deski są, no, do ziemi, nie? Ale podłoga w domku jest od, o, to jest, nie wiem, 40 cm, nie? Będzie wyżej, także musiałoby naprawdę dużo być wody, żeby to chciało zalać. Mam nadzieję, że się uchronimy. Nie? To jest dość wysoko. Mhm. Jest sporo, także nie boimy się strasznie, że nam zaleje ten domek. Tak. I znowu
wszystko dobrze. Dzisiejsze niebo jest ładniejsze niż ostatnio. Tak. Tak, tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A tak chciałoby się już tu zostać. To i tamto sobie myknąć, machnąć, zrobić. Ojajaj. Nie? A ciekawe. Skąd? Musieliśmy o coś zahaczyć. No może. No. W każdym razie, co nas czeka? Plany. To moje osobiste plany. Robić będę tą ławkę. Zobaczcie, teraz pokażę wam. Opatrzcie zdjęcia. Na tych zdjęciach, jak ta ławka wyglądała. Kupiliśmy już deski. I teraz w tym sezonie postanowiłam, że ja tą ławkę, no oczywiście nie sama. Tu mam kogoś, kto tym wkrętarką, wiertarką dobrze prosperuje, nie? I tego pana wezmę do pomocy i zrobimy tą ławkę. Takie postanowienie. Potem tak, ten stół planujemy wyrzucić. Nie całkiem wyrzucić. A co jest? O nie, uwaga! Co jest? To? A to ja ukradłam z wałów jagiellońskich. To jest jak hortensja. Nie chodzi mi o tym. Co to jest? Liść brązowy. Wlazłeś, patrz. Wlazł na te kwiaty i udeptał już, no. No jak można, nie? Nie jest zielsko, to są wszystko nawsadzane kwiaty. Liście na wiałokupy. No patrz, ile drzew dookoła było. A jakie ptaszysko na samym wieżu. No to patrz. Patrz, tam ptaszysko siedzi na czubku drzewa. No i jak się... O. Co, mam go zestrzelić? Nie. No właśnie. A co to za jeden taki duży bronisko? Co no, to jest? Ona, kawka, kruk. No. Gawron. O. No. Co to ja tu krapotałam? Aha, o tym stole. Ławce. O stole już. Stół. Stół do wypieprz. No, nie można wulgarnie mówić, bo nam zamknął. Kawusia dobra. Na dworze 10 stopni. Ui, grillujemy? To trzeba by tu ugrzać w chałupce, gryla włączyć, zagrylować coś i wtedy no. Rozgrzać się telewizor. No. No byłaby okazja, bo ma być do nas zima, ma przyjść mocno, nie? Za 2 tygodnie. Ten stół będzie odstawiony, jego się tak fajnie składa i go będziemy odstawiać. Tu mamy na razie taki schowek. Może kiedyś tam będzie przejście z bramką. Kto to wie. Tam będzie odstawiony stół, bo on nam będzie potrzebny na różne piłowania i tam inne rzeczy. A tu przyjdzie stół może z domku, a może od nas z balkonu, z domu. Przecież zobaczymy jeszcze. Z domku ma przyjść tu, ta. A z balkonu do domku. Tak, tak ma być. No. Ale jak będzie... No ten okrągły trzeba wystawić. No. Nie idzie? Poszło. Co nie idzie, jak idzie, nie? Dobra. Co nie idzie. Mhm. To teraz tak, wszystko masz już, nie? Obłatwiony jesteś, boski. No, patrz. To poproszę otworzyć, bo jestem obładowana jak turka. Tutaj tak. O. I zobaczycie, jak to było. I jedziemy do domku. Próbujesz? No co? W każdym razie, no tam jest zaraz pełno wody, nie? W rowie. No jest. Dlatego tak to postawił. No ale może się da. Zobaczymy. Idziemy w to miejsce, gdzie wam pokazałam, że nie bardzo. O, na szpilplacu, na placu zabaw nie ma wody. Bywało więcej, ale tu ile? A on chyba specjalnie ten rów zrobił, żeby łapał wodę, wiesz? Tak, zrobił takie do łapania wody. Tutaj jest tak, jest w porządku. Na dzień dzisiejszy jest w porządku.
paru zawodników jest, bo są tacy, co tu mieszkają na stałe. Nie? Co jest? Bliziutko mamy przystanek autobusowy, jakby ktoś z nas chciał uciec stąd nagle, a nie byłoby auto, można się wydostać. To nie jest taka dzicz. Mimo, że dzicz, ale nie jest dzicz. Ja teraz pokażę Wam tutaj, ile wody jest na polach, gdzie normalnie wody nie ma. O, tam dalej widać. Mam nadzieję, że mi się ręka nie będzie trzęsła. Tam nie ma normalnie ani rzeki, ani jeziora, niczego. Rzeka tam dalej jest. Tam dalej, ale tutaj... Wylało. No. Wylało, ulało się, nie? No w każdym razie nie jest to wesoło, nie. No i to nie koniec. Ponoć. Ponoć to jeszcze nie koniec. A tu zbliżamy się do kanału. O, tu zawsze mówię, tu już taki urlopowy. Atmosferka urlopowa. Latem tego tak dobrze nie widać, bo pełno drzew. Na liściach, nie? Liści na drzewach, ale teraz fajnie. Jeszcze widać. Patrz, jak elegancko.